Nie wiem, czy pamiętacie, ale jeszcze parę lat temu teasery zapowiadające coraz to kolejne części Five Nights at Freddy's były czymś wielkim. Tak naprawdę gry pojawiały się sporo częściej niż teraz, a jednocześnie bywały trochę lepsze. I zapowiadane były w naprawdę ciekawy, interesujący sposób, m.in. za pomocą teaserów. Niestety od jakiegoś czasu ludzie, którzy teraz tworzą FNAF-a, w ogóle z tego nie korzystają, a parę lat temu to było coś naprawdę świetnego, w związku z czym dzisiaj rzucimy trochę okiem na to, co przeminęło, albo o czym mogliście zapomnieć. Wszystko rozpoczęło się pewnego wakacyjnego dnia 2014 roku. Jest to najpewniej ulubiona data pewnej bardzo określonej grupy społecznej. Mianowicie mowa tutaj o 8 sierpnia 2014 roku, kiedy to Scott Cawthon wydropił swój najnowszy projekt, znany jako Five Nights at Freddy's. I znając życie w pewnym uniwersum, po prostu ta gra wyszła, a następnie przeszła bez większego echa, aczkolwiek w tym naszym wydarzyło się coś skrajnie innego. Gra zyskała w internecie gigantyczną popularność, a wręcz kult, a miliony ludzi z całego świata zaczęło wyczekiwać kontynuacji. I w kontekście dzisiejszego filmu, pierwszy FNAF absolutnie nie posiadał żadnego teasera zapowiadającego tą grę, bo po prostu nikogo ona nie obchodziła przed swoją premierą, aczkolwiek przy okazji dwójki było inaczej. Potem jak jedynka zyskała niesamowity hype, ludzie zaczęli wyczekiwać dwójki, która pojawiła się trochę szybciej niż każdy spodziewał się początkowo. Aczkolwiek wszystko rozpoczęło się od pierwszego teasera drugiej części. Wszystko wydarzyło się we wrześniu 2014 roku, trochę ponad miesiąc po wydaniu jedynki. Otóż na dobrze znaną przynajmniej części z was stronę, scottgames.com, zaplodowany został następujący obrazek, przedstawiający Freddy'ego Fazbera, takiego dziwnie zadowolonego, tuż obok czerwonej dwójki oraz napisu Wielkie ponowne otwarcie w 2015. W skrócie, grafika zapowiadała drugą część gry. Na właśnie 2015 rok, jednakże jak już wszyscy wiemy, premiera miejsce miała no zdziebko wcześniej. Jednakże to, co jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim, to to, że Scott przewidział 2015 rok jeszcze zanim ten rok się wydarzył. Fascynujące. To, co również było warte uwagi na tej grafice, to to, że Freddy swoim wyglądem trochę różnił się od swojej wersji z pierwszej części. Był po prostu inny, trochę bardziej poniszczony, ale również całkiem ciekawy. Około tygodnia później pojawił się kolejny teaser. Tym razem ten eksplorował postać Bonniego, albo raczej jego dwie zupełnie nowe wersje. Po lewej niesamowita nowa wersja Bonniego, pozbawiona twarzy, co po pierwsze samo w sobie jest niesamowite i po prostu straszne, a po drugie poniekąd nawiązywało to nawet do pierwszego trailera pierwszej części, który ze względu na popularność jedynki też stał się popularniejszy niż w momencie swojego wyjścia, w którym to Bonnie ściągał swoją twarz do kamery. Teraz też tej twarzy nie posiadał, ale wyglądało to na to, że stracił ją w trochę inny sposób. Po prawej natomiast znajdował się nowy Bonnie. Dużo bardziej bajkowy, przyjazny, niestraszny. I w tamtym momencie to było coś naprawdę wielkiego. Otóż w tym momencie może to już na was nie robić większego wrażenia, aczkolwiek po wyjściu jedynki mieliśmy zasadniczo zaledwie 5 postaci, a w tym momencie Scott powoli przedstawiał nam kolejne postacie, albo przynajmniej kolejne wersje wcześniej znanych postaci, które na tamten moment były dla nas zupełnie obce. To było coś większego. I mam wrażenie, że już nigdy później jakiekolwiek teasery kolejnych części FNAF-a nie miały tego samego uroku, jakie miały teasery części drugiej. Po prostu czegoś im bardzo mocno brakowało. Niedługo później pojawił się kolejny teaser w podobny sposób zapowiadający odświeżonego Foxy'ego i zestarzałego Foxy'ego. Do tego ten nowy Foxy wydawał się być przeciwnej płci względem tego, którego już znaliśmy. Jednakże to jest temat, co do którego do tej pory wiele osób się kłóci, nie wiadomo po co, więc może zostawmy to na inny, trochę większy film. Niedługo później pojawił się kolejny teaser z napisem Nie ma dokąd uciec, schować można się tylko w jednym miejscu. Sam teaser przedstawiał widok na pewne pomieszczenie z perspektywy jakby Freddy'ego oraz obecnego na korytarzu Foxy'ego, obserwującego to coś. Następnie minął miesiąc bez pojawienia się jakiegokolwiek nowego teasera, aż do momentu dropnięcia oficjalnego zwiastuna drugiej części na kanale Scotta. Rest in peace tak swoją drogą, już od kuźwa 8 lat. Top 10 martwych kanałów na YouTube, numer 1 Scott Cawthon. Następnie na Scott Games pojawił się kolejny teaser. Tym razem, żeby cokolwiek tam zobaczyć, należało podjaśnić trochę obraz. I wówczas zobaczyliśmy widok z jednej z kamer na pewne pomieszczenia, którego wcześniej nie widzieliśmy nawet w zwiastunie samej gry, oraz tą dziwną postać mima, klauna, marionetki, cokolwiek.
Oraz to, co było tutaj zastanawiające, to o co chodzi z tą dziwną ikonką, że coś jest nie tak. Gra wydropiła niedługo później, jeszcze przed 2015 rokiem, dokładniej w listopadzie 2014 roku, dokładnie 11 dnia tego miesiąca. Ja cały czas zastanawiam się, w jaki sposób Scott Cawthon przewidział 2015 rok. Dobra, nie, koniec z tymi gównianymi żartami, bo wszyscy wyjdą z tego filmu, stary. I tak, gra wydropiła i wszyscy wiemy, jaka była reszta tej historii. Wszyscy byli w szoku, dlaczego gra jest prequelem, a nie sequelem. I generalnie wszystko było spoko. W tydzień po wypuszczeniu dwójki, Scott znowu zmienił zdjęcie na swojej stronie. Tym razem na stronie znajdował się wielki napis offline, który mógłby sugerować, że Scott to w sumie już to pierdoli i już nie robi kolejnych rzeczy. Akurat nic bardziej mylnego, ponieważ w styczniu obrazek został zaktualizowany. Z trójeczką. Jakiś czas później na stronie Scotta pojawiło się to. Zielona morda, czegoś strasznego. Z napisem "Nadal tu jestem". I to, co było tutaj interesujące, to fakt, że to ponownie była postać, jakiej prawdopodobnie nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Ludzie też lubili spekulować, że jest to Golden Freddy, co w sumie, jakby nie patrzeć, nie jest aż takie dalekie od prawdy. Czy na przykład Foxy, szczerze? To nie jest takie głupie, bo ta morda wygląda trochę jak Foxy, taki zgniły czy coś. Może niekoniecznie Golden Freddy, ale Fredbear i tak, to by pasowało do tonu, jaki zarzuciła druga część, gdzie wspomniała tą postać. Dodatkowo podpis "Nadal tutaj jestem" pasowałby mocno do postaci Fredbeara, ale wiecie jak było. To, co było ciekawym argumentem względem tego, że faktycznie chodzi o Foxy'ego, to moment, kiedy ludzie próbowali skompletować tą twarz, rzucając na obrazek chociażby odbicie lustrzane i efekt był taki. No, trochę to Foxy'ego przypomina, nie powiem. To, co też było interesujące względem tej postaci, to jej oczy, które nie przypominały żadnej innej postaci, jaką widzieliśmy wcześniej. Dla niektórych wręcz były takie dziwnie ludzkie, ale pewnie mi się wydawało. Niedługo później pojawił się kolejny teaser z wielką trójką oraz z pudełkiem zawierającym szczątki postaci SNF-a 2, co dawało nam trochę do myślenia, przede wszystkim, że trójka będzie działa się przynajmniej po FNAF-ie 2. Po drugie, w tamtym okresie zakładało się, że ta zagadkowa postać z poprzedniego teasera tak naprawdę będzie podbierać części z tego pudełka, aby się rozbudować. Wedle tych założeń samo pudełko miałoby leżeć w naszym nowym biurze i co noc miało z niego znikać po jednej części, która następnie lądować miała w ciele tego czegoś. Ponadto sama nazwa pliku, jakim jest to zdjęcie, dawała trochę do myślenia, co możemy użyć. What can we use? Tak, pasowało, nie powiem. Ponadto, jeżeli obrazek został znacząco podświetlony, mogliśmy zyskać trochę szerszą perspektywę na tą nową postać, która prezentowała się naprawdę super i zupełnie inaczej względem rzeczy, które już mieliśmy okazję spotkać w poprzednich grach. Niedługo później wydropił trailer trzeciej części, który też naprawdę był interesujący. Przez cały zwiastun pojawiają się napisy powiązane z kimś opisywanym jako he, on powróci, on zawsze wraca, mamy dla niego miejsce. W zwiastunie znajdował się też klip przedstawiający tę nową postać, która w makabryczny sposób wije się pod ścianą. Okazało się również, że to jest jakaś nowa, szczególna wersja Boniego, o której wcześniej nie mieliśmy pojęcia, bo mieliśmy, zależy jak dwójkę interpretować. Po wydropieniu zwiastuna na stronie Scotta pojawił się jeszcze jeden napis. Tym razem było to "on zawsze to robi", czytaj "on zawsze wraca". Tylko że tym razem w kolorze fioletowym, co oczywiście odnosiło się do Purple Guy'a, czyli postaci mordercy, który wówczas jeszcze nie był Willem Aftonem, a Purple Guy'em, ewentualnie jego współpracownikiem Pink Guy'em, albo w sumie to była ta sama osoba. Nikt nie pamięta tych teorii w tym momencie. Chyba że gołty jakieś. Jeżeli pamiętasz spekulację, że morderców było dwóch, Pink Guy i Purple Guy, jesteś stary szefem wszystkich szefów, nie? Następnie w lutym Scott puścił kolejny teaser, tym razem przedstawiał on mapę gry, która po podświetleniu pokazywała jednocześnie system wentylacji, coś nowego, tak jakby. A niedługo później Scott tym razem na swoją stronę na Steamie wrzucił post odnośnie beta testów gry, które zakończyły się sukcesem. Obecnie nie jest to jakkolwiek istotne, aczkolwiek to właśnie w tym poście po raz pierwszy kiedykolwiek pada nazwa Springtrap. W ten właśnie sposób, jak się okazuje, nazywała się ta nowa, zagadkowa postać. W międzyczasie Scott postanowił wszystkich strollować, puszczając rzekomo oficjalnego FNAF 3 na Game Jolta. To była trollerska gra,
co niektórzy w przyszłości będą używać podobnych praktyk, aczkolwiek ich trolle będą też polegać na tym, że swoich oficjalnych gier nigdy nie wydadzą, bo będą woleć, nie wiem, korzystać z hype'u i grać jakieś gówno na streamie zamiast zrobić dobrą grę. Później zaczęły pojawiać się kolejne teasery, które były dość mocno podobne do siebie i pokazywały nowe wersje starych animatronów, tych głównie z FNAF'a 2, ewentualnie z jedynki też, Chica chociażby, które były jakieś dziwne, spalone, mętne, brudne, to były Phantom animatrony. I tak szczerze w tym momencie patrzę na to, jakie to jest brzydkie po prostu. W sensie nie chodzi mi o mordy samych postaci, bo to tak swoją drogą, ale jak chodzi o model, jaki występuje w grze. To jest kurczę szpetne, stary. Wcześniej aż tak o tym nie myślałem, ale naprawdę... No jest to brzydkie. Obok Balloon Boya znajdowała się cyfra 10. Jedni stwierdzili, że to odliczania do wyjścia gry. Aczkolwiek jak się okazało, gra wyszła trochę szybciej, bo 2 marca 2015 roku też zbudowała całkiem spory hype, dowiedzieliśmy się... Zresztą wiecie o czym, nagrałem o tym cały film. I wówczas po wyjściu FNAF 3 cała historia Five Nights at Freddy's dobiegła końca. Tylko że nie, ponieważ Scott zapowiedział czwartą, już taką prawdziwie ostatnią część. Niedługo po wyjściu FNAF 3 na scottgames.com pojawiła się taka grafika przedstawiająca melonik, kapelusik, czegoś. Bardzo podobny do kapelusika Freddy'ego, który nosił go w jedynce. I wyglądało na to, że to koniec. Co do tego, dlaczego czwórka powstała, mamy kilka teorii. Po pierwsze, trójka nie domykała historii w dostatecznie dobry sposób, co... myślę, że jest trochę nieprawdą, ponieważ czwórka jako ostatnia część robi to 100 razy gorzej od trójki, a po drugie, trójka była po prostu zbyt mało straszna i miała... za spokojne, niestraszne jumpscary. Z czym się zgadzam, bo były po prostu gówniane. Czwórka też nie ma nie wiadomo jakich, niemniej straszności dodają te okropne mordy animatronów z tej części. Inni w sumie nie wiem co mówili, aczkolwiek Scott stwierdził, że on tam ma to w dupie i wypuszcza całą grę. Wszystko zaczęło się od zniknięcia Melonika na stronie Scotta, co od razu wzburzyło ogromne dyskusje. Aż w końcu wyszło to. Tak. To i dowiedzieliśmy się m.in. kto ukradł ten kapelusik i jednocześnie zobaczyliśmy tego skurwysyna, czyli Nightmare Freddy'ego oraz jego synów wychodzących mu z klatki piersiowej. Demoniczna, straszna, okropna wersja Freddy'ego, która bardziej wygląda jak jakiś posrany animatronik, którego William Afton mógłby zrobić w piwnicy, chociaż wtedy jeszcze nawet nie znaliśmy tego nazwiska. W każdym razie to było straszne, okropne. Dodatkowo te demoniczne, małe wersje Freddy'ego wspinające się po tym nowym. No, to było coś nowego i absolutnie niespodziewanego. Jednakże sam patrząc na tego Freddy'ego mam coś wrażenie, że jego ostateczny wygląd z gry trochę różni się względem tego na teaserze. Jakby coś ta jego morda mi nie pasuje, bo... jakiś taki ryj ma trochę dłuższy. O ile to cokolwiek wam mówi. Dodatkowo na teaserze znajdował się napis The Final Chapter. Ostatni rozdział. Zupełnie jakby Scott chciałby zakończyć historię FNAF-a przy okazji czwartej części. Ale tego nie zrobił. Dodatkowo gra miała wyjść w Halloween 31 października 2015 roku i tak ponownie ukazało się trochę szybciej. Dodatkowo po podjaśnieniu tego teasera pokazywał się napis Nightmare. Koszmar. Co sprawiło, że Freddy z tego teasera został nazwany Nightmare Freddym, co zostało do tego momentu. Niedługo później pojawił się kolejny teaser, już trochę mniej szokujący. Tym razem pokazywał on Bonniego, Nightmare Bonniego, z podpisem Was it me? Czy to byłem ja? Co z miejsca logicznie połączono z Deep Eye do 87, aczkolwiek jak już dobrze wiemy, to było totalnie bez sensu, bo Scott znowu chyba rozmyślił się co do fabuły swojej niesamowitej gry. Chciałem powiedzieć, że nie powiedział nikt nigdy, ale nie, ktoś już nazwał tę grę w ten sposób. I mówił to na poważnie. Niedługo później natomiast pojawił się kolejny teaser, tym razem przedstawiający Nightmare Chica w trochę bardziej szokującej wersji i tak, to było przerażające jak wiadomo, możecie sobie to pisać w komentarzu, tylko grzecznie. Jakieś potrójne szczęki okropnych zębów, straszna morda, jedno oko, kuźwa kable wychodzące z głowy. I dodatkowo Nightmare Cupcake, no mocne. I ponownie znajdował się tutaj podpis Was it me? Czy to byłam ja? Następnie pojawił się jeszcze jeden teaser, tym razem przedstawiający Foxy'ego, albo przynajmniej część tego Foxy'ego. Tym razem z podpisem Or me? Czy może ja?
Później pojawił się następny teaser, tym razem bardzo podobny do tego pierwszego z kapelusikiem, z tą różnicą, że tym razem kapelusik był fioletowy i była też fioletowa mucha. Od razu ścisłe połączenie z Purple Guy'em, kto by się spodziewał, nietrafione. Po podjaśnieniu w prawym dolnym rogu mogliśmy odczytać napis własność, no wtedy to było jeszcze zamazane, ale wszyscy wiedzieliśmy, że jest to własność Fredbera, czyli animatrona, którego spotkaliśmy już wcześniej jako Golden Freddy'ego, ale teraz miałby pojawić się już w swojej całej, pełnej, nowej okazałości. Później pojawił się kolejny teaser, tylko że tym razem był ukryty, nie było go na stronie, był w linku do strony. Tak, Scott był takim geniuszem, że dropił info o swojej grze poprzez kuźwa jakieś rzeczy w linku. Tym razem był to taki obrazek przedstawiający jakąś zupełnie nową, demoniczną postać z fioletową muszką i już po tym mogliśmy się domyślić, iż chodzi tutaj o Fredbera. Aczkolwiek i tak już w tamtym czasie nie brakowało teorii typu to jest Balloon Boy, bo wygląda jak Balloon Boy. Plus pamiętam, że ludzie trochę bawili się tutaj jasnością i między innymi twierdzili, że w bebechu Fredbera znajduje się zamknięta marionetka, co też okazało się nie być prawdą, niespodzianka. Dodatkowo w samym kodzie HTML, nie znam się na tym, jak coś powiedziałem źle, to hookers, naprawdę stary, kogo to obchodzi, znajdował się szyfr, dokładniej był to szyfr Cezara, a po rozszyfrowaniu otrzymywaliśmy nazwę Fredbear. Niedługo później pojawił się kolejny teaser, który tym razem zdawał się zapowiadać coś faktycznie wielkiego, ale zapowiadał w sumie tyle co i nic, tyle co widzimy, czyli plusztrap, czyli najpewniej najbardziej zmarnowana rzecz w całym FNAF-ie kiedykolwiek, bo to miało olbrzymi potencjał, a skończyło jako jakaś badziewna minigierka między nocami, która pozwoli ci jednorazowo pominąć 2 godziny jakiejś nocy. I to nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia w lore czy cokolwiek, a miało moim zdaniem gigantyczny potencjał. Zresztą to było bez sensu, ponieważ naprawdę patrząc na to, to było świetne. Pluszowy Springtrap siedzący sobie na krzesełku w domu w nocy poniżej Windowsa 11. Kto ma wiedzieć ten wie, kto wie, ten jest szefem. Dodatkowo z podpisem okropne rzeczy przychodzą w małych paczkach. To było coś mocnego. Wszyscy wiemy, w jaki sposób to się skończyło w ostatecznej grze. To było chyba największy fuck up, jak chodzi o FNAF 4 moim zdaniem. Następnie pojawił się zwiastun gry i Scott w sumie stwierdził, że on to ma to w dupie i wydaje grę szybciej. Pojawiła się ostatecznie 23 lipca 2015 roku. No, czyli trochę szybciej. 31 października natomiast pojawił się Halloweenowy update, który może przemilczymy, bo on absolutnie nic tam nie dodawał ciekawego. No, chyba że ktoś lubi patrzeć się na inne mordy, innych postaci, które działają tak samo jak postacie, które już zna. Przynajmniej dla mnie, panie kolego. Teraz wspomnijmy trochę o teaserach, które zapowiadały FNAF World'a, czyli... no wiadomo, FNAF World'a. Zaczęło się od teasera, koniec, dziękuję za granie, który ponownie sugerował, że w sumie to koniec. Później zmieniło się to w ten obrazek, przedstawiający wszystkie postacie z całej serii, mówiące dziękuję. Tylko z tą różnicą, że znajdowała się tam ta postać. A później obrazek ten... przechodził przez coraz to kolejne zmiany i przemiany, ewolucje. Coraz więcej postaci zmieniało się w swoje cukierkowe, kreskówkowe, słodziutkie wersje. A sam napis thank you skrupulatnie zanikał co kolejną aktualizację strony. Ostatecznie wszystko zamieniło się w to. FNAF World. Nadchodzi w 2016. Naprawdę. No dobra, żeby nie było, tuż przed dropem Halloweenowego DLC pojawiło się kilka teaserów do niego, ale jako, że imo, to on był bez sensu, to może je przemilczymy i po prostu wam je pokażę. Ten był spoko i ten też był spoko teaser, przedstawiający Nightmare Marionetkę, czytaj Nightmarion oraz Nightmare Mangle. One były spoko, reszta była tak do dupy trochę. I wszystko zapowiadało się na to, że FNAF World to będzie taka spoko, luźna gierka do momentu, kiedy Scott nie zmienił swojej strony. Tym razem publikując na nią ten obrazek, przedstawiający powieszoną Mangle tuż nad napisem zobaczcie, co zrobiliście. To było turbo mocne, turbo mroczne i naprawdę ciekawe względem tego, co w ogóle Scott pokaże przy okazji tej nadchodzącej gry. Czy znowu trollował, zapowiadając coś innego, czy coś. Tylko problem w tym wszystkim jest taki, że ten obrazek nie ma jakiegoś większego odwzorowania w samej grze, ponieważ w sumie pojawił się i nie otrzymał swojej kontynuacji w jakikolwiek sposób i do tej pory nie wiadomo, o co do końca temu ziomkowi chodziło.
Później pojawił się jeszcze jeden obrazek w podobnym stylu, tym razem z Balloon Boyem, z podpisem, że szaleństwo przybiera różne formy, aczkolwiek to też swojej kontynuacji niestety nie dostało. Później na stronie pojawiła się zapowiedź nadchodzącej książki z serii, czyli FNAF The Silver Eyes. Nie wiem jak wy, ale kiedyś faktycznie kupiłem tą książkę i kuźwa nie przeczytałem. Nie wiem czemu, ale chyba mi się jakoś tak nudziła, ale może kiedyś to zrobię, nie wiem. Nie wiem jak wy, ale ja kiedyś faktycznie kupiłem tą książkę i kuźwa nie skończyłem. W sensie nie wiem, pamiętam, że mnie dość nudziła, jakoś nie byłem zbytnio tym zainteresowany, nie wiem, może kiedyś się to zmieni, ale nie mam pojęcia. Miałem robić film o książkach, może kiedyś się za to zabiorę. Później pojawiło się jeszcze kilka teaserów na Worlda i ostatecznie ta gra wyszła i podzieliła dość interesujący los, pewnie wiecie o co chodzi. Aczkolwiek po tym teasowana zaczęła być kolejna część serii. Zaczęło się od tego czegoś i później było to zmieniane i powoli dodawane tam były kolejne literki. Aż w końcu powstał tutaj napis Five Nights at Freddy's Sister Location. Nigdy nie było tylko jednej. Prawdopodobnie lokacji, restauracji. Dodatkowo na samym teaserze znajdowała się morda czegoś nowego, takiego jakby animatronicznego klauna. Jakiś czas później pojawił się już kolejny teaser, tym razem przedstawiający tą nową postać w praktycznie całej okazałości. I tym razem było coś nowego, specyficznego, nieoczekiwanego w tym wszystkim. Ten animatron wyglądał bardzo futurystycznie, inaczej od tych wszystkich poprzednich, plus był bardziej humanoidalny. Naprawdę wyglądało to 100 razy bardziej obiecująco w porównaniu do tego, co zobaczyliśmy przy okazji teaserów poprzednich produkcji. Ponownie mieliśmy tytuł Sister Location oraz napis Wszyscy pozostańcie na swoich miejscach. Następnie otrzymaliśmy trailer gry. Pierwszy trailer gry, uwaga, drugi nigdy się nie ukazał i to właśnie jest ostatni film, jaki Scott kiedykolwiek umieścił na YouTubie. Od tamtego momentu kanał Scott Cawthon pozostaje martwy. Później pojawił się kolejny teaser, tym razem przedstawiający jeszcze inną postać. Tym razem znów było to klaunie coś z jakimś kablowym endoszkieletem i jednym okiem. Tym razem napis mówił, jest cząstka mnie w każdym ciele. Ponadto w kodzie źródłowym strony znalazło się coś takiego, co między innymi dało nam nazwy animatronów. Baby Ballora Funtime Foxy Funtime Freddy. Dodatkowo tabelka pokazywała konkretne dni tygodnia oraz to, który animatronik był dostępny danego dnia. Część była zarezerwowana, część dostępna, część prywatna, część w trakcie konserwacji, a jeszcze inna część niedostępna do użytku. W kodzie źródłowym również znajdowała się fraza Afton Robotics. I było to dosyć ciekawe powiązanie, ponieważ wcześniej w Silver Eyes Afton to było właśnie nazwisko mordercy. Następnie pojawił się teaser z nowym Gangiem, czyli pięciu dziwnych, łysych ziomków przypominających Stevie'ego z Family Guy'a z podpisem nie trzymaj tego przeciw nam. Później pojawił się taki teaser z paralizatorem, kto grał ten wie, z podpisem wracaj na swoją scenę. Teraz. Kropka. Po podświetleniu w tle było widać postacie jakichś tancerek. A następnie w pewnym oknie czasowym Scott na swojej stronie zaczął dzielić się materiałami zza kulis i jeszcze z czasów tworzenia na przykład pierwszego FNAF-a dokładniej na drugą rocznicę tej serii. Jakby ktoś nie wiedział, zaraz mamy mieć dziesiątą. I mniej więcej w tym samym czasie na Reddicie ludzie zaczęli omawiać leaky związane z voice aktorami, z aktorami głosowymi, którzy mieliby wystąpić w nowym FNAF-ie, a Scott stwierdził, że on to w sumie ma w dupie i kanceluje grę ze względu na przecieki. I właśnie takie info znalazło się na stronie Scotta niedługo później. Oczywiście część osób trochę się zmartwiło względem stanu następnego FNAF-a, bo jak to tak anulować przed wyjściem, co? Aczkolwiek po podświetleniu okazało się, że był to tylko i wyłącznie troll, a podświetlenie ujawniało fragment pewnego artykułu mówiący o zamknięciu placówki Circa's Baby Pizza World z powodów wycieków gazu w tym miejscu. Następnie pojawił się teaser przedstawiający maskę Enarda, a jeszcze później znów maskę Enarda, ale również datę wyjścia gry. Miał być to 7 października 2016 roku. Dodatkowo znowu w kodzie źródłowym ukryta była pewna wiadomość, która prowadziła do zdjęcia mapy gry, która była po prostu jakaś taka dziwna i nieciekawa w porównaniu do tych z poprzednich części. Na zasadzie, no, takie specyficzne to było. Po podświetleniu zauważyć mogliśmy jeszcze dwa sekretne pokoje. Później Enard zniknął ze strony, a 7 października gra ostatecznie ukazała się.
Później przez pewien czas pojawiały się jeszcze na niej zapowiedzi Custom Knighta, który miał być darmowym dodatkiem do Sister Location. Ostatecznie również ukazał się 1 grudnia 2016 roku i to by było na tyle. Aż do połowy 2017 roku, kiedy w końcu pojawiła się tak jakby zapowiedź czegoś nowego. Otóż tym razem na stronie FNAFworld.com pojawiło się to. Oczy czegoś albo kogoś. Do końca nie wiadomo, czym to właściwie było, niemniej w tym samym czasie na stronie Scotta, scottgames.com, pojawiły się rysunki zapowiadające drugą książkę serii, The Twisted Ones. Jej nawet nie mam, jej nie przeczytałem, nie wiem, czy jest spoko, czy nie. W każdym razie teasery były spoko. Następnie po 3. rocznicy powstania Five Nights at Freddy's i zobaczeniu kilku nowych rzeczy zza kulis pojawiło się to. Freddy z ciastem, tak, to jest z tej minigierki SNF-a 2. Który leci gdzieś na tęczy, albo nie wiem, stra tą tęczą jak ten kot na tęczy, nie wiem. Później pojawiło się jeszcze to, a oczy na FNAF.com zamknęły się. Dodatkowo w tamtym czasie powstało bodajże pierwsze Freddy Files, w sensie ten poradnik do FNAF-a. I tam na ostatniej stronie znajdowało się to. Dziwny obrazek z Baby, której nie widzieliśmy nigdy wcześniej, która wygląda po prostu zupełnie inaczej i ma krabie szczypce zamiast ręki. Ale na ten moment zupełnie nie wiadomo było, co to właściwie znaczy, czy to jakaś postać z nadchodzącej książki, czy coś. Później Scott podzielił się jeszcze chociażby takim teaserem do nadchodzącej gry, gdzie po raz pierwszy zobaczyliśmy jej tytuł, Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, oraz następnym, który powiedział, że gra wychodzi za 2 dni. W międzyczasie Scott jeszcze publikował post na Steamie, gdzie stwierdził, że jest mocno wypalony i żebyśmy nie oczekiwali od nowej gry nie wiadomo czego, bo to będzie taki zwykły, malutki, poboczny projekt i gra ostatecznie ukazała się 4 grudnia 2017 roku i Scott trollował wszystkich. Bo gra wprawdzie zaczynała się w taki naprawdę zwyczajny sposób, aczkolwiek po tym bardzo trollerskim intrze okazuje się, że to jest całkiem spora gra. Jak pewnie wszyscy już dobrze wiecie. Niejako domknęła historię tego starego FNAF-a i postawiła taką granicę między starym FNAF-em a tym nowym. Później natomiast strony Scotta odwiedzać zaczęły coraz to kolejne teasery. Na początku były to puste okienka, które później wypełniały się o kolejne postacie znane z serii. I to wszystko zapowiadało Ultimate Custom Knighta. Czyli tą grę z FNAF-a, gdzie możesz walczyć z 50 animatronami naraz i próbować to przeżyć. Tak, są ludzie, którzy tego dokonali, to było niezwykłe. Gra ostatecznie ukazała się w czerwcu 2018 roku. I to był ostatni tego typu FNAF, ponieważ w 2019 roku otrzymywać zaczęliśmy już dość leniwe zapowiedzi kolejnych gier, tym razem tworzonych przez Steelwool Studios. I... no mid, bracie, mid. Zaczęło się od zapowiedzi FNAF-a Help Wanted, czyli FNAF-a pierwszych 3, maksymalnie 4 części przeniesionych na VR. I tak szczerze to absolutnie nie było nic ciekawego, zresztą jak przynajmniej moim zdaniem sama gra, ale i tak była lepsza od drugiego Help Wanted, które... może przemilczmy. Jeszcze w międzyczasie na 5. rocznicę serii na stronie Scotta pojawił się ostatni tego typu teaser, tym razem zapowiadający coś nowego. Jakaś ogromna, imprezowa, kolorowa przestrzeń, a w niej 4 animatronów, 1 Freddy i 3 w sumie jeszcze nie była znana w tamtym momencie. To była pierwsza zapowiedź Security Breach'a, który ukazać miał się, kuźwa, 2 lata później. Ponad 2,5 roku to zasadniczo, stary. Tak czy tak, ukazać miała się w 2020. Co się stało? Później pojawiały się teasery takich rzeczy jak kolejne Freddy in Space, kogo to obchodzi. Na przykład tego typu teaser przedstawiający Glamrock Freddy'ego, oraz później został zmieniony na również Glamrock Freddy'ego, tylko że z Vanny w tle, tym dziwnym królikiem, z tasakiem. To jest ten Springtrap, którego mamy w domu, stary. Później na FNAFworld.com pojawił się jeszcze ciekawszy teaser, tym razem reklamujący FNAF'a AR, który był tak zajebisty, że go wyłączyli ostatnio, bo nikt w to kuźwa nie grał. W międzyczasie pokazywano jeszcze rzeczy zapowiadające na przykład książki z tej nowej serii Fazbear's Fright. Pokazano nam Montiego i kilka innych rzeczy, które później skombinowały się i zapowiedziały nową część Five Nights at Freddy's Security Breach. Następnie pokazano nam Vanessę, później Vanny, która w samej grze pojawiała się chyba na 3 minuty, więc XD trochę. Ostatecznie gra pojawiła się z ponad rocznym poślizgiem i od tamtego momentu otrzymaliśmy, uwaga, jeden teaser do kolejnej części, a dokładnie do FNAF Ruin. Reszta się tutaj absolutnie nie liczy. I tak, od kiedy Scott przeszedł na emeryturę, na którą tak de facto nie przeszedł,
jedziemy cały czas w dół. I według mnie FNAF zdecydowanie stracił to coś i nie zapowiada się, żeby jakoś mega prędko miał to jeszcze odzyskać, a szkoda, bo to były dobre czasy. Czuję się, jakbym był stary boomerem lat 50-80. I właśnie w ten sposób to wszystko dobiega końca. Miejmy nadzieję,